Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W zeszłym roku wspólnie tutaj z księdzem Jerzym Kostorzem, którego mamy na pierwszym planie, oraz kolegą Patrykiem Wróblem prezentowaliśmy tutaj kolegom z Polski, nie tylko, prezentowaliśmy, jak wyglądają dni otwarte w hodowli Rainera Pittmana. W tym roku, w dniach, pierwszych dniach października, tutaj dokładnie o terminie powie nam ksiądz Jerzy, ale odbywa się taka sama impreza, i na którą chcemy teraz już zaprosić, ale może już teraz oddam głos księdzu, gdyby po prostu wie więcej o tym i przedstawi nam, czym się ta impreza będzie różniła od tej, która była w zeszłym roku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w tym roku jest to wiele dogodniejszy termin dni otwartych u Rainera Pittmana, ponieważ zazwyczaj przez ostatnie lata było to w pobliżu, czy niemalże w tych samych dniach, jak pielgrzymka hodowców głębi na Górę Świętej Anny. Przepraszam, przerwę na chwilkę, bo było w zeszłym roku było dokładnie w tych samych dniach, bo my musieliśmy zjechać wtedy szybko, żeby na górze być podczas mszy, a tam jeszcze jeden dzień w niedzielę trwała ta impreza. Tak, zgadza się i nie ukrywam, że też na moją prośbę Rainer przesunął to o jeden tydzień. Sam chcę być na Górze Świętej Anny i mam nadzieję, że się pojawi, ale też chciałby, żeby hodowcy z Polski mieli taką możliwość bycia na tych dniach otwartych, bo jest to rzeczywiście jedna z największych tego typu, można powiedzieć, imprez dla hodowców gołębi, dwudniowe spotkanie, bo to nie tylko możliwość nabycia gołębi, zobaczenia jego hodowli, ale przede wszystkim możliwość spotkania z hodowcami. Przewija się tam kilka tysięcy osób, z tego co pamiętam. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawe wydarzenie. W tym roku będzie ono miało miejsce 7 i 8 października, a więc tydzień po Górze Świętej Anny. I będzie to w piątek i w sobotę. Praktycznie zaczyna się to od godziny 9, trwa do bodajże 18. Praktycznie cały dzień można tam spotykać się, można dobrze zjeść, można również piwa się napić. Także, no i wygrać gołębie, bo przypomnijmy, oczywiście, w zeszłym roku była co godzinę losowany jeden gołąb i w tym roku będzie to samo? Tak, ale w tym roku jest jeszcze kolejna niespodzianka, która tak naprawdę zaczyna się już od teraz, a mianowicie Rainer wraz ze swoim magazynem dla hodowców gołębi świętuje 20-lecie tego Brieftauben Sport International, czasopisma międzynarodowego. I z tej racji są różnego rodzaju promocje na grupy gołębi o 20% tańsze. Więc tutaj mam przed sobą... Pokażmy tak mniej więcej, jak to wygląda, bo tak, my na stronie to będzie na stronie, proszę bardzo. Grupa z gołębi Prange, Kopman czy tego typu podobnych. Już taką grupę 4 gołębi można kupić nawet za 300 euro, a pojedyncze gołębie za 100 euro, więc... Jeżeli w katalogu gołębie zaczynają się od 250 euro, to jest rzeczywiście duży upust. Podobnie mamy tutaj grupy 4 gołębi z linii Harleya. Super Domena, widzę, Wunder von Brabant. Rzeczywiście widać te obniżki. 51 oczywiście. Dokładnie, mamy tutaj możliwość kupienia dobrych gołębi, zaopatrzenia się w dobry materiał rozpłodowy, bo taki u Rainera Pittmana, o czym wiedzą hodowcy w Polsce, bez wątpienia jest. Chciałbym tylko nadmienić jeszcze, że w zeszłym roku Rainer ze względu na taką gruntowną przebudowę gołębnika lotowego lotował mało, parę lotów. Co ciekawe, nie lotował wcale gołębiami młodymi, natomiast w tym roku jest 21. mistrzem Niemiec w lotach gołębi rocznych. Również powygrywał wiele kategorii w całym regionie, w rejonie. Rzeczywiście miał bardzo udany sezon. Jak wyraźnie podkreśla, no, w tych gołębiach też można odnaleźć oczywiście gołębie te jego podstawowe, Hurricana z Super Dochmana, ale też stara linia gołębi Kopman, Prange, co pokazuje, że te gołębie ciągle są wartościowe i rzeczywiście dają super wyniki w lotach gołębi. Tam na podczas imprezy, tak jak ksiądz Jerzy wspomniał, można spotkać dużo hodowców. My w zeszłym roku i z Polski spotkaliśmy kilku, ale też przypomnijmy tam, bo i Tino Bergemana, mistrza Niemiec, i
Markusa Schumachera, bardzo znanego hodowcę. Mieliśmy też Rolanda Fabera, przyjemność poznać. No i wielu, wielu innych hodowców, których my znamy tutaj właśnie czytając rodowody, czytając różnego rodzaju katalogi, wyniki. I tak jak powiedział ksiądz Jerzy, te informacje wszystkie, które tutaj teraz o tych grupach, my mamy też u nas na stronie. To wszystko można sobie zobaczyć, szczegółowo się zapoznać. No i zachęcamy wszystkich do tego, ażeby tam przyjechać. Tam jest jeszcze, nadmienimy, że jest bardzo korzystna lokalizacja hotelu, który jest blisko. Jeżeli tam by były wolne miejsca, to tam też na stronie podamy tak, adres. Tak, ja bym chciał podać już w tej chwili numery telefonów, przede wszystkim do Kamila, który tam na miejscu jest pielęgniarzem u Rainera Pytmana. I po polsku mówi. Więc tak jest, rozmawia w języku polskim. Naprawdę jest no możliwość. Mówisz, złom, że jest, to musi rozmawiać. Oczywiście. I Kamil ma taki numer, myślę, że będzie w tych dniach dostępny, a mianowicie 0049, to jest kierunkowy na Niemcy, 152 168 29 216. Na stronie ten numer też jest podany. Tak jest. Podam też jeszcze numer Patryka Wróbla, który nam też pomaga w organizowaniu i tam potem tego spotkania też rozmawia i w języku polskim, i w języku niemieckim. Też można przez niego czy zapytać o te grupy wspomniane, które można już wcześniej rezerwować gołębi, ale też o możliwość pojechania hotelu. Numer do Patryka 783-022-299. Oczywiście podam też swój numer 664-477-422. W miarę możliwości odbiorę czy oddzwonię. No nie zawsze jest czas, dlatego są aż trzy możliwości kontaktu. Zachęcamy, zapraszamy. Byliśmy w zeszłym roku pierwszy raz i naprawdę warto, bo można spotkać taką czołówkę niemieckich hodowców, ale i holenderskich, bo tacy też się pojawili i belgijskich, a przede wszystkim myślę, że to jest takie piękne wydarzenie w 20. rocznicę czy w 20. urodziny takiego jednego z największych czasopism hodowców gołębi Brieftaubersport International. Także dziękujemy, zachęcamy wszystkich do zobaczenia. Miejmy nadzieję jak najwięcej kolegów spotkać tam w Lenne w Niemczech. Do zobaczenia. Zapraszamy w imieniu Rainera Pytmana. Dobry lot.